Coraz bliżej przejęcia kontroli nad Orlenem przez nową władzę. Dziś ostatni dzień w roli prezesa dla Daniela Obajtka. Decyzja o odwołaniu prezesa Orlenu zapadła w ubiegłym tygodniu. Podjęła ją Rada Nadzorcza spółki. Termin odwołania wyznaczono na 5 lutego. Dziś jest ostatni dzień, gdy na czele spółki stoi Daniel Obajtek. W ubiegły czwartek podsumował ostatnie lata swojej pracy. Wyjaśnił, że w roku 2015 Orlen był uzależniony od rosyjskiej ropy i gazu. Stanowiły one ponad 90% w całym systemie. Zerwanie z tym i postawienie na dywersyfikację prezes Orlenu uznał za najważniejsze wyzwanie, jakiemu sprostała spółka, od której zależy nie tylko gospodarka, ale i bezpieczeństwo państwa. Nawiązaliśmy kontakty z największymi producentami ropy na świecie, bo dziś Arabia Saudyjska jest największym producentem ropy na świecie. Stamtąd mamy 45% ropy do systemu. Mamy też współpracę z BP, z innymi krajami. Około z 13 krajów sprowadzamy ropę do Polski. Daniel Obajtek doprowadził do fuzji Orlenu z Lotosem, przejęcia Energii i PGNiG. Kontynuujcie to dzieło, rozwijajcie firmę, a nie myślcie wszystko cofać i wszystkiego burzyć. Bo to jest droga donikąd. Po odejściu Daniela Obajtka można spodziewać się, że w Orlenie karty zacznie rozdawać nowa władza. Decyzje, jakie podejmowane były w ostatnich latach, mogą znaleźć się pod ostrzałem rządu i wskazują na to słowa premiera. Moim zdaniem to, co się ujawni w czasie, znaczy w tych pierwszych tygodni nowej władzy w Orlenie, to też będzie niezwykle pouczająca lekcja, mówiąca o tym, jak bardzo polityka potrafi dewastować gospodarkę. Zarzuty, jakie w stronę Orlenu i okresu, gdy na jego czele stał prezes Daniel Obajtek, odrzuca prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W Płocku określił go jako sprawnego menadżera i mówił, że spółka wpisała się we wzmocnienie pozycji Polski, a w zamyśle PiS-u miała ruszyć w pościg za europejskimi potęgami. Ten proces był wbrew tym wszystkim, którzy dla Polski znajdują miejsce tylko wśród państw, jeśli nie trzecio, to w każdym razie drugorzędnych. I to takich, które muszą się podporządkować. Takich, które nie mogą mieć własnych ambicji, własnej siły, własnej pozycji. Daniel Obajtek stanął na czele Orlenu w 2018 roku. Zastąpił Wojciecha Jasińskiego.